Jestem warszawiakiem od wielu, wielu, wielu lat. Wychowałem się tutaj pod miastem i muszę wam powiedzieć, że miałem szczęśliwe dzieciństwo, ale zawsze bałem się śmierci, bo wiedziałem, że wszystkie te rzeczy, o których nie wiedział ojciec, nie wiedział sąsiad, nie wiedział ogrodnik, ktoś o tym wie i ja kiedyś będę za to ukarany. Wiedziałem, że jak umrę, to nie uniknę tego, że jest jakiś sędzia. Nie wiedziałem, co to jest. Nie byłem wtedy, miałem 4, 5, 6 lat, religijnym człowiekiem. To dopiero później nastąpiło, ale tak to było. Potem poszedłem do szkoły, poszedłem na religię, wytłumaczyli mi, że jakoś to tam będzie. Ci religijni w szkole powiedzieli, że tego sędziego wielkiego to nie ma, to w ogóle ściema. I ja to wszystko z siebie wyparłem. I tak to trwało. Miałem 40 lat. Miałem szczęście. Spotkałem ludzi, którzy powiedzieli mi, słuchaj, ten Jezus Chrystus, on zmarł za twoje winy. I tych win już ci nie liczy. Jesteś wolny. Czy wy to rozumiecie? Ja po prostu całe życie to wypierałem, ale to jedno zdanie spowodowało, że wszystko się we mnie otworzyło. Wszystko wróciło. I zrozumiałem, że Bóg dawno już wybaczył temu małemu chłopcu. Dawno wybaczył temu młodzieńcu. A ja przez swoje życie, używałem sobie ile wlezie. On przebaczył wszystkie moje przeszłe grzechy, te teraźniejsze i te przyszłe. Jestem od tego wolny, ponieważ w momencie, kiedy ja uwierzyłem w to, co zrobił Jezus, poszedłem za Nim, wstąpił w Nim we mnie nowy duch. Właściwie ożyłem jako duch. Jestem duchem, tak jak mam duszę i ciało, tak mam teraz ducha, który kiedyś był martwy. Jestem facetem. Nie, posłuchajcie. Jestem prawnikiem, który idzie do nieba. Nie wiem, czy to uwierzycie. To nie jest za bardzo sprawiedliwe, ale Bóg jest inny, niż wam się wydaje. Szukajcie Go, a On wam odpowie.